No i tu już jesteśmy na, przed wyciągiem na Soki Izerskim. Ale na tak rowerze pięknie. Trzeba było się więcej tu na tego, nie? Na dygacz, tak, żeby podjechać, tak. Ładnie ośnieżony domek, bardzo pięknie. Bardzo pięknie choineczki wyglądają, krzeczorki, wszystko śniegiem, tak powiem, przypruszone. Jakby ktoś pianką pokrył, taką śnieżną. Pięknie to wygląda. I tutaj widocznie już się poprawiła. O, takie są gondolki. Ale zobaczymy tu jedną, taką sobie. To są takie nowoczesne. Jak w Austrii takie, bardzo zbliżone. To jest budowane przez szwajcarsko-austriackie konsorcjum. Bardzo wygodne, nowoczesne, szybko jadą. 8 osób się pakuje. Tu jeszcze taka ładna panoramyczka. To wszystko tam, co widać, to jest już spowite w takiej mgle. Bo smogiem to ciężko nazwać. Aż takich zanieczyszczeń tu nie ma. No i tutaj mieliśmy takie podejście. Ja troszeczkę tutaj zjeżdżałem, później na piechotkę schodziłem. A pani tu zjechała ten odcinek cały, no i podeszłem na nartach też cały. O, tak to ładnie wygląda. Po prostu pięknie. Przyjechać, zobaczyć to trzeba, a nie tamto na kamerze to się można.